smog jest strasznie ciężki. Wbrew pozorom. To jest nieprzyjemne. Zawsze mamy taki stres, nie dogadujemy się, więc może... Bo jest smog, są my go kwiaty, panu wręczymy, wręczymy, a potem i na chwilę go odłożymy. Można go odłożyć na, proszę go odłożyć na ziemię. Złoty jest, tak? On jest... Złoty. Nie byłbym pewny, czy on jest złoty, prawdziwego złota, ale jest taki złocony na pewno. Pozłacany. Gdzieś w głębinach kosmosu rozprzestrzenia się galaktyka RK-12. W odległości 3000 lat świetlnych, to jest około 28 bilionów kilometrów od Ziemi, na północny zachód od XTB leży zamieszkała planeta Arktur. Welcome. I kept looking for a story, and very early I thought that the story of the father and son would have been a very good story to tell. Dobry film dokumentalny jest oglądany, ma swoją publiczność, że ludzie chcą go oglądać i ten nasz projekt z tego wynikał, z tym, że właśnie ta kompletnie niesprawna struktura telewizji, której no jest tysiące grzechów, o których mówiliśmy, ale...
Dobry wieczór Państwu, serdecznie witamy Jazzman Ball, wtedy tak się nazywał ten zespół. A teraz zagramy właśnie coś z tamtych czasów, żeby przypomnieć Państwu ten nastrój. Jazzman Ball Orkiestra. Dziękujemy Wam i naszym bohaterom. Dziękujemy.
podziękować Ilanowi za ran Marii. W 1994 klub norweski dobywa Złotego Smoka. W międzynarodowym konkursie krótkometrażowym. Oto laureaci międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych. Dobry. I lekarze Tomasza Łoskiego. Silver Horn for the best feature-length documentary film. Film Phnom Penh Lullaby. Paweł Klocki. Kołysanka z Phnom Penh. Pan Wojciech Staroń, argentyńska lekcja. To są te osoby, które tak naprawdę ten film robiły.